Tak naprawdę od Was zależy, kto będzie Waszym partnerem w Polsce. Pamiętajcie też o bardzo ważnej rzeczy, żebyście zbudowali zaufanie pomiędzy Wami a Waszym polskim partnerem. To jest bardzo ważne. I tutaj muszę się przyznać, że współpraca między naszą organizacją Stowarzyszeniem Emigracji Polskiej a konferencją, organizatorami konferencji prowadząc, bardzo mnie zaskoczyła i zaskoczyła mnie bardzo pozytywnie, dlatego że pierwszy raz spotkałem się z Marcinem Dżonką, który był moim kontaktem w Kanadzie w listopadzie zeszłego roku. Spotkaliśmy się na 3 dni, no i generalnie drugi raz gdzie siedzieliśmy. Widzimy się w trakcie konferencji prowadząc. Wszystko, co zostało dokonane za pośrednictwem maili, telefonów i przede wszystkim Skype'a. Śmieliśmy się z Marcinem, że na Skype'ie byliśmy praktycznie codziennie. Nie wiem, czy Monika nie była zazdrosna. Ale tutaj jest bardzo ważne, żebyście mieli zaufanie i żebyście mogli współpracować na takiej płaszczyźnie partnerskiej ze swoją organizacją w Polsce, którą wybierzecie. Przede wszystkim musicie być również gotowi do tego, żeby pozyskiwać funduszy. Zapewne wiele osób, które są na początku tworzenia organizacji, mówi, a nie możemy wiele zdziałać bez funduszy. Co jest nieprawda. Sam kilka lat temu w Irlandii Północnej założyłem organizację, która przez 2 lata działała na zasadach wolontariackich. Po 2 latach mieliśmy do wyboru. Albo będziemy dalej prowadzić usługi, które prowadziliśmy bez funduszy, co będzie kosztowało nas wiele rzeczy i tak naprawdę była to nasza dodatkowa praca. Albo postaramy się podejść do sprawy profesjonalnie i pozyskać lokalne fundusze, które pozwolą nam na otwarcie biura, zatrudnienie osób i tak naprawdę profesjonalne podejście do tematu organizacji. Wybraliśmy drugi status. No i jak na razie jest to całkiem skuteczne. Ale tutaj chcę powiedzieć, że przez pierwsze 2 lata udawało nam się zrobić bez funduszy i tak naprawdę naszym głównym założeniem nie było stworzenie organizacji po to, żeby pozyskać fundusze, tylko tak naprawdę fundusze stały się narzędziem, które pozwoli nam do zrobienia kolejnego kroku w przód. I tak to powinno wyglądać, bo osoby, które zaczynają organizację od zastanawiania się, ile pieniędzy można pozyskać, tak naprawdę nigdzie nie dojdą, bo nie mają planu, nie mają pomysłu. No i tak naprawdę bez tych 2 podstawowych rzeczy, również zaangażowania, cała operacja tak naprawdę może się nie udać, pewnie się nie uda. Jeżeli chcielibyście pozyskiwać fundusze w Polsce, to na pewno nasza organizacja, w której działa się, będzie musiała spełniać szereg wymogów. Przede wszystkim będziecie musieli mieć status, może powiem o statusie organizacji. Przede wszystkim musicie być organizacją zarejestrowaną w kraju, w którym działacie. Czyli tak naprawdę, jeżeli chodzi o struktury, musicie mieć konstytucję, musicie mieć wybrany zarząd, musicie mieć konto w banku. No i dobrze jest pokazać, że jesteście zarejestrowani w kraju, w którym działacie, czyli jeszcze bardziej uwiarygodnicie to, że pieniądze, które zostaną przekazane Wam z Polski, nie rozejdą się, ale będą przekierowane na konkretne działania i na konkretne projekty. I to jest też bardzo ważne. No i tutaj to, o czym już mówiłem, poparcie organizacji rządowych, pozarządowych w kraju, w którym działacie. Jeżeli będziecie w stanie pokazać, czy przedstawić listy wsparcia, to na pewno będzie to wpływało na Waszą korzyść i na pewno będzie to w jakiś sposób jeszcze bardziej uwiarygodniało Wasze działanie i Waszą organizację. Plan projektu. No to jest też już sprawa, nad którą będziecie musieli się sami zastanowić. Stworzyć plan projektu, który jest adekwatny do Waszych potrzeb i do miejsca, w którym działacie. Ale tak jak mówiłem, budowanie projektów czy składanie aplikacji musi polegać na tym, że będziecie w stanie współpracować z organizacją w Polsce, która będzie za Was tak naprawdę tę aplikację składała i na której barkach będzie za to obciążenie przede wszystkim pozyskania funduszy i potem rozliczenia tych funduszy. Jeżeli nie będziecie mieli tego typu relacji, to tak naprawdę będzie bardzo ciężko dostosować projekt do również polskich wymogów, bo musicie pamiętać, że polskie wymogi i polskie podejście do niektórych spraw różni się trochę od tego podejścia, które jest na Zachodzie czy w Stanach. Czyli tak naprawdę dobrze jest mieć kogoś, kto zna polski język. Budżet. Jest to też rzecz, która jest praktycznie kluczowa do tego, żebyście byli w stanie pozyskiwać fundusze. Jeżeli macie budżet, który jest z góry określony, który zakłada ile procent jesteście w stanie pozyskać się ze strony polskiej, to też jesteście na plus. I tak jak wspomniałem na początku, pamiętajcie, żeby to było maksymalnie do 50%. Strona polska lubi obcinać, nigdy nie będzie w stanie dać Wam więcej niż, myślę, 50%, dlatego że bycie partnerem w projekcie jest dużo lepsze niż bycie głównym sponsorem. No i oczywiście ramy czasowe. Tutaj też jest bardzo ważne. W Polsce wygląda to trochę inaczej niż w innych krajach, w których przynajmniej ja udawało mi się pozyskiwać fundusze.
aby starać się o fundusze budujące z Senatu na 2011, na 2012 rok, trzeba przygotować całą aplikację, projekt i znaleźć partnera w Polsce nie później niż do, myślę, maksymalnie września 2011 roku. Dlatego, że termin składania aplikacji do Senatu była 30 listopada 2011 roku i po tej dacie niestety nie jesteście w stanie złożyć żadnej aplikacji. Pamiętajcie o tym, że ta aplikacja musi zostać przygotowana, musi zostać zaakceptowana przez partnera polskiego, także im więcej czasu na jej przygotowanie, im więcej czasu na złożenie wszystkich dokumentów, tym lepiej dla was. Nie będziecie się stresować, będzie to spokojny proces i no, wszystko powinno przebiec tak, jak to sobie zaplanowaliście. Decyzja. Senat spotyka się po nowym roku, czyli w tym wypadku, jeżeli będziecie chcieli pozyskać fundusze na 2012, będzie to początek stycznia 2012. Do Senatu będzie wpływało mnóstwo aplikacji różnych organizacji, także proces podejmowania decyzji skończy się najpóźniej w marcu, kwietniu. I pamiętajcie, jeżeli chcecie pozyskiwać pieniądze z Senatu, starajcie się, żeby ten projekt, na który pieniądze będą ewentualnie przekazane, odbywał się w drugiej połowie roku, czyli najlepiej, żeby odbywało się to od czerwca do grudnia. Dlatego, że w Polsce czasami jest taka sytuacja, że data przyznania dotacji nie wiąże się z automatycznym przelaniem dotacji na konto organizacji, która te fundusze pozyskiwała. Czyli tak naprawdę, jeżeli chcecie mieć znowu spokojną głowę i dać sobie szansę skutecznego przeprowadzenia projektu, weźcie to pod uwagę. No i generalnie uwolnienie środków Senatu przeważnie bywa, że te środki zaczynają być uwalniane od kwietnia, czyli jeżeli macie w planach zorganizować projekt wcześniej, to nie polecałbym starać się o uzyskanie środków Senatu, bo na pewno będzie ciężko wyegzekwować. No i ostatnia rzecz, która jest chyba zmorą. Max, za chwileczkę, dobrze, skończyli. I ostatnia rzecz, która jest zmorą praktycznie każdej osoby ubiegającej się o fundusze, jest to rozliczenie ewaluacji projektu. I tutaj też tak naprawdę połowa ewaluacji projektu i rozliczenia będzie spoczywała na was, dlatego że wy będziecie zobowiązani po otrzymaniu pieniędzy z Polski przekazać pełne rozliczenie finansowe organizacji, która się ubiegała w waszym imieniu o dotacje w Polsce. Organizacje mają różnego rodzaju wymogi i od was będzie zależało, czy ten, od was będzie, to będzie wasz obowiązek, żeby te wymogi spełnić. Także no, to jest na pewno ciężka droga pozyskać pieniądze z Senatu Rzeczypospolitej Polskiej czy funduszy na projekty, ale powiem szczerze, że można to dokonać, czego dowodem jest tych 5 do 50 delegatów z Europy, którzy są tutaj dzisiaj z nami na sali. Może tak, ja wiem, że na pewno wszyscy z nas chcą wrócić do hotelu i spieszymy się trochę. Dziewczyny pewnie będą chciały się przygotować przed lesem. Także jeżeli mielibyście jakiekolwiek pytania, czy chcielibyście uzyskać porady, na pewno możecie mnie znaleźć. Jestem tutaj do środy.